Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam wszystkich zawodowców. No jest trochę smętny styczeń, ale w sumie energia jest. Ja byłem niedawno na kilkudniowym wyjeździe poza miastem. Trochę więcej śniegu miałem niż tutaj w Krakowie i z pełną energią mogę zapowiedzieć kolejny odcinek świetnego gościa Bogdana Krężela, którego na pewno kojarzycie jako portrecistę z wielu publikacji w tygodnikach, w dziennikach, więc na pewno natknęliście się na jego bardzo charakterystyczne, no i pełne energii zdjęcia. Zanim usłyszymy Bogdana, chciałem wam podziękować za wszystkie opinie, które zostawiacie w internecie. Ostatnio bardziej aktywny był kanał YouTube. Tam pojawiło się kilka recenzji. Bardzo dziękuję tym, którzy je zostawili, czyli Maniu93, Molien i Michał Treutler. Jest kilka subskrypcji. Odsłuchań podcastu już jest prawie 1500, czyli jest dobrze, idzie nieźle. Mam prośbę. Jeżeli znasz jeszcze jakiegoś fotografa, który nie słyszał o tym podcaście, daj znać. Niech ta społeczność rośnie, dzięki temu na pewno będę mógł jeszcze łatwiej zaprosić nowych gości i podpowiadajcie mi, kogo chcecie usłyszeć. Kilka podpowiedzi usłyszałem, wpisałem na swoją listę, już zacząłem się odzywać do tych osób. To nie jest takie łatwe przekonać kogoś, żeby znalazł czas. To niby tylko godzinę, półtorej w rozmowie po łączach albo w spotkaniu osobistym, ale wiesz dobrze, że każdy z nas jest zajęty i to nie jest tak, że Kuba Ociepa się do kogoś odezwie i nagle ktoś wyskoczy ze swojej godziny czy półtorej. No, trochę zachodu potrzeba, więc wesprzyjcie mnie, a będziecie jeszcze fajniejszych gości mogli słuchać tutaj na antenie. Polecam poprzedni odcinek, który spotkał się z naprawdę dużym, ciepłym odbiorem, bardzo popularny w odsłuchaniach. Michał Massa-Monsior, czyli najłatwiej go znaleźć wpisując kubaociepa.pl/podcast008. Tak się nazywa podcast z Michałem Massa-Monsiorem. Michał zajmuje się fotografią mody, reklamy i zdecydowanie celuje właśnie w fajny, dobry portret. Kontynuując to, zaprosiłem Bogdana i znowu mamy o portrecie. Więc jeżeli ktoś interesuje się taką tematyką, a myślę, że praktycznie każdy, bo przecież portret to jest coś no, tak bliskiego fotografii, że nie wyobrażam sobie kogoś, kto uwielbia fotografię i nigdy nie próbował portretu. Więc jeżeli są wśród nas fotografowie, zawodowi fotografowie czy amatorzy specjalizujący się w portrecie, to zdecydowanie te dwa podcasty będą spełnieniem ich ciekawości. Na pewno coś wyniosą z tego. Bogdan jest fotografem, dziennikarzem, fotodziennikarzem związanym z kilkoma tytułami, ale publikowanym w zasadzie w całej krajowej prasie, no i za granicą też. Na pewno kojarzycie go z Przekroju, bo tam wypłynął właśnie jako portrecista, charakterystyczny, wyraźny i bardzo odważny. Ten facet ma naprawdę sporo energii, będziecie to słyszeć. Jest strasznym gadułą, więc niektóre jego odpowiedzi są aż za długie, ale nie chciałem ich ścinać, nie chciałem tego jakoś tam cenzurować. To nie ma sensu. Jeżeli chce gadać, niech gada. Bogdan jest super fotografem i super rozmówcą, także myślę, że będziecie mieli z tego taką samą frajdę, jak ja miałem, bo ja Bogdana osobiście kojarzę jako swojego jednego z mentorów, takich w tym sensie, że bardzo podpatrywałem jego twórczość i na pewno sporo w mojej fotografii jest jego patrzenia, jego myślenia, więc nawet wspomniałem mu o tym. Oczywiście ten skromny człowiek od razu zmienił temat. No, dla mnie wspaniałe spotkanie. Mam nadzieję, że też będziecie, też dużo z tej rozmowy wyniesiecie dla siebie. Bogdan nie jest tylko fotografem portretowym, ale przeszedł też od portretu do filmowania, na planach zdjęciowych do filmów, więc niby zapraszam fotografów, którzy się specjalizują w jednej działce, ale tak naprawdę, tak jak Bogdan zauważył, to rynkowo przestaje być sensowne, że trzeba więcej tych swoich specjalizacji łapać,
może komunikować w internecie jedną, ale klienci przychodzą z różnymi problemami do rozwiązania i trzeba sprostać wielu różnym dziedzinom fotograficznym, żeby zwyczajnie się utrzymać, żeby mieć źródło dochodu. Więc taka filozofia jak najbardziej i takie umiejętności jak najbardziej trzeba rozwijać. A słuchając tego podcastu na pewno się trochę tego nauczycie i da wam do myślenia sporo. No i zapraszam was właśnie do tej rozmowy. Cześć! Bogdan, przede wszystkim bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia i poświęcenie tego twojego czasu, żeby podzielić się z nami jakimiś informacjami. Mam nadzieję, że trochę się otworzysz. Cześć Bogdan. Witajcie, Bogdan Krężel. Ekstra, że Kuba mnie zaprosił. Myślę, że uda mi się wam powiedzieć kilka rzeczy, które wam pomogą w waszym życiu zawodowym. Bo już trochę w tym zawodzie pracuję. Myślę, że gdzieś około 25 lat, więc to taka rocznica, więc podcast na 25-lecie. Dobra, to ja cię w takim razie zapowiadam. Bogdan, pozwól, że zacytuję opis, który można przeczytać na twojej stronie internetowej bogdankrężel.com i na twoim profilu LinkedIn. Ja sobie wybrałem właściwie taką kompilację troszeczkę z tych dwóch opisów i pozwolisz, że to przytoczę. Mam ponad 20 lat doświadczenia w branży fotograficznej i 5-letnie jako operator montażysta. Pracuję często w miejscach, w których jestem pierwszy raz i muszę je zaanektować do potrzeb swojej wizji obrazu. Lubię tę niepewność w mojej pracy, bo dzięki temu każde spotkanie jest niepowtarzalne i daje szansę na zrobienie wyjątkowego obrazu. W pracy, poza studiem, wykorzystuję nietypowe źródła światła. Staram się dawać sobie szansę na zrobienie złego zdjęcia. Jest to podstawą kreatywności w moim stylu pracy. Bogdan, czy przychodzisz na portrety z gotowym pomysłem, czy idziesz na żywioł? Wiesz co, Kuba, to jest tak, że nic dwa razy się nie zdarza i tak jak ktoś tam zacytowałeś to, co napisałem, to oczywiście to tak zwany zły portret to jest trochę w cudzysłowiu. Bardziej chodzi o coś takiego, żeby w tym wszystkim, co robimy, to jest, ja trochę to porównuję do kogoś, kto chodzi na siłownię i tam powiedzmy wyciska kilogramy. Między 10 kilogramami a 50 kilogramami potencjalnie, że pewnie to wyciśniesz w ciągu kilku tygodni. Jak już wyciskasz 100 kilogramów, to między 100 kilogramów a 101 często może minąć nawet miesiąc. Na pewnym poziomie jesteś w stanie zrobić portret dobry, poprawny. Wiesz, jak to będzie wyglądało, tylko wiesz, że to będzie znowu tylko dobry portret, co oczywiście jest bardzo ważne, jeżeli robisz to zawodowo dla wydawnictw albo dla gazet, ponieważ tam nie ma takiej możliwości, że zrobisz coś tak sobie, bo będzie to twoje ostatnie zlecenie. Ale żeby się rozwijać, zawsze należy dawać sobie szansę na to, żeby coś się zadziało, czego nie do końca, nie do końca jakby masz kontrolę. Ja nie zapomnę, jak na jedne wakacje zabrałem sobie taki aparat Holga, dość kultowy na negatywy szerokie, który w ogóle zaświetla, ma wszelakie aberracje i tam po wakacjach z tego wybrałem chyba 5 zdjęć i najbardziej mnie to w tym cieszyło, że ja nie wiem do końca, co tam się stanie, że w ogóle muszę czekać na te zdjęcia. Miałem olbrzymi fan, że zobaczę je, kiedy wrócę z wakacji. Oczywiście w życiu zawodowym na taki komfort sobie pozwolić, no przynajmniej jeszcze nie mogę. No właśnie, moje kolejne pytanie brzmi, czy ty idąc po tylu latach doświadczenia, czy nadal masz tremę i taki dreszczyk emocji, że coś może pójść nie tak właśnie na zleceniu portretowym? Więc odpowiedź brzmi tak. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, że ktoś, kto robi to tyle lat, powinien już tak naprawdę mieć poczucie takiego totalnego luzu, przecież robię to już 25 lat, więc w ogóle w czym problem? Oczywiście nie mówimy tu o aspektach stricte technicznych, no bo to jakby tym bardziej, że w dobie fotografii cyfrowej, gdzie mamy Polaroida w aparacie, pewnie część z was nie pamięta jeszcze takich czasów, w których robiło się na negatywach i efekt się widziało po wywołaniu, tak? Czyli trzeba było mieć dużą świadomość tego, jak dobrze naeksponować. Pewnych rzeczy się nie widziało. Teraz to wszystko widzimy od razu i ten aspekt jest jak gdyby aspektem takim podstawowym. No ale istnieje ta płaszczyzna, w której spotykają się dwie osoby, albo trzy, albo cztery, i ja muszę w jakiś sposób wpłynąć na nie, żeby coś się między nami zadziało. Większość ludzi, u których się zjawiam, pada oczywiście to pytanie, jaki ma pan pomysł? Często odpowiadam w taki sposób dość otwarty, że nie mam. I oczywiście jest to takie dość ryzykowne, tak? Ponieważ część ludzi może powiedzieć, no dobrze, no co to za dziwny koleś, przychodzi i nie ma pomysłu.
Ale powiem wam jeszcze coś innego. Rzeczą dla mnie najbardziej niewiarygodną jest to, że jak do kogoś dzwonię i się umawiam na zdjęcia i mówię, że potrzebuję minimum godziny i słyszę taką konsternację, taką ciszę. Godzinę? Mówię, to tak, no tak minimum godzinę. I tak sobie myślę, w domyśle, że oni pewnie myślą, Boże, to za kiepski fotograf. No przecież tutaj wpadali jego koledzy z gazet codziennych. Ja wiem, jak ta praca wygląda. Oni po prostu nie mają więcej czasu. Pobył 5-10 minut i było dobre zdjęcie. Po co ten facet potrzebuje godzinę? No tak, tylko właśnie dochodzimy tu do takiej płaszczyzny, w której robienie zdjęć i rejestrowanie obrazu jest jakby pochodną. Jest pochodną pewnego kontaktu albo pewnego zaiskrzenia między dwoma osobami. Ja wam powiem, że na przykład chyba w swoim życiu nigdy nie fotografowałem modeli. Czyli ja nie uważam, że to jest dobre ani złe. Tak się akurat moje życie zawodowe potoczyło. Uwielbiam ludzi, którzy są ludźmi kreatywnymi, twórczymi z różnych profesji, ponieważ to z nich wychodzi. I wcale nie jest tak, że dobra sesja to jest ta sesja, kiedy ktoś się na wszystko zgadza. Niekiedy jest tak, że w trakcie takich zdjęć ktoś na przykład na coś się nie zgadza i jest tarcie. I paradoksalnie to coś może spowodować, że nawet jeśli mam jakiś pomysł, to on pójdzie w zupełnie inną stronę, bo ta osoba nie pozwala mi skręcić w lewo, tylko chce iść prosto. Ale zawsze należy być otwarty na pomysły osób, z którymi pracujemy, ponieważ oni wnoszą też cząstkę siebie i mam taką prostą metodę, która może wam się przyda. W trakcie zdjęć, że cokolwiek mówię, staram się nie mówić w trybie pytającym, ani rozkazującym, tylko mówię w trybie oznajmiającym. To jest taki bardzo tryb, powiedzmy, bezpieczny i dzięki temu unikam problemów, bo jeżeli kogoś się pytamy, to ten ktoś zastanawia się, no zrobię to albo nie zrobię tego, tak? Czyli to jest taki tryb bezpieczny i skuteczny. Bezpieczny, skuteczny i jak gdyby i z drugiej strony nie zawracamy komuś problemu tym, że on się zastanawia, czy to zrobić, czy nie. Ale to wszystko, żeby się zadziałało, musi być nasza otwartość. Jak gdyby, żeby doszło do otwartości drugiej strony, to my się musimy otworzyć. Nie ma takiej opcji, że przyjdziemy na sesję i znaczy u mnie nie ma takiej opcji, żeby przyjść na sesję i zacząć od robienia zdjęć. Ja zanim w ogóle wyciągnę aparat, to przeważnie mija około 20 minut, zanim z tą osobą sobie porozmawiam, poszukam miejsca i też jest dla mnie taka rzecz dość zabawna, no bo większość z nas, mam nadzieję, że wszyscy, mamy świadomość tego, że pewne otoczenie jest bardziej fotogeniczne, a pewne nie. I dla większości ludzi tak zwane ładne miejsca to są takie, no nie wiem, typu w pokoju usiądę panu za biurkiem, albo usiądę na fotelu i przytrzymam dłonią głowę, że niby myślę. Jeszcze na tle książek. Tak. Ja sobie oczywiście z tego zdaję sprawę, że to jest tak zwany stereotyp. Natomiast nagle się okazuje, że ja wyszukuję jakieś przedziwne miejsce. Nie zapomnę, jak prezesa wydawnictwa Znak, pana Woźniakowskiego, zabrałem do piwnicy, w której, jak stwierdził, nie był nigdy. Tam był taki piękny świetlik, który dawał niewiarygodne światło, które padało na twarz i no, zgodził się, doszedł do wniosku, że może skoro jestem zawodowcem, to chyba wiem, co robię. Potem był bardzo zdziwiony efektem finalnym, bo to jest tak, że my widzimy rzeczywistość w sposób, w który wycinamy rzeczy niepotrzebne. Tak naprawdę kadrujemy w głowie. Trudno wymagać od osoby, która tym się nigdy nie zajmowała, żeby posiadała tą zdolność. Wystarczy, że nam zawierzy. Mhm. Bogdan, pozwól, że porozmawiamy i o fotografii, i o filmie. Na razie skupimy się na fotografii. I kolejne moje pytanie jest, czy ty wolisz studio, czy plener? Bo wiem, że łączysz światło zastane z błyskowym, ale powiedz, czy unikasz studia, czy w ogóle tam pracujesz i czego masz więcej w swoim portfolio, wachlarzu umiejętności? Prawdę mówiąc, studia unikam jak mogę. Studia nie lubię, nie czuję się tam dobrze. Jeżeli muszę, to oczywiście wchodzę, no bo niekiedy są takie sytuacje, że nie mam wyjścia. Znam ludzi, którzy w studio pracują no, genialnie, widzę ich efekty i jestem zazdrosny, jak im to ekstra wychodzi. Dla mnie to ewidentnie nie jest miejsce, w którym czuję się dobrze. Uwielbiam rzeczywistość, która nas otacza i jako, że pracuję dla tygodników, tak jak Kuba tam zacytował z tego mojego tekstu,
zjawiam się w miejscach, które często są, znaczy w zasadzie zawsze jest tak, że widzę je po raz pierwszy, tylko zjawiam się minimum pół godziny przed zdjęciami, żeby sobie te miejsca pooglądać. Mam taką swoją teorię, jeśli tam prowadzę od czasu do czasu warsztaty fotograficzne, że wielu fotografów bardzo nie docenia tła. A tło tak naprawdę w zdjęciu to jest gdzieś około 30% zdjęcia. I tło może być twoim przyjacielem albo twoim wrogiem. To nie jest tak, że w Photoshopie możesz sobie zrobić wszystko. Wiele rzeczy możesz, ale to do pewnego momentu. I ja mam takie swoje różne metody modyfikowania oświetlenia. One są bardzo proste, bo jak jeżdżę na zdjęcia, to nie mam asystenta, czyli muszę mieć rzeczy, które mi tak pomogą to zmodyfikować, żebym mógł równocześnie robić zdjęcia. I ta moja skrzyneczka z tymi rzeczami nie jest jakaś tam bardzo duża. Rzeczywistość dla mnie jest tą przestrzenią, w której czuję się najlepiej. Oczywiście są takie sytuacje, w których do kogoś wchodzę i widzę, że jest tragicznie. Widzę, że jest tragicznie i jest gorzej jak źle. I wtedy na przykład mam takie swoje tak zwane koła ratunkowe. Przecież większość zawodowych fotografów ma koła ratunkowe, gdyż w tej profesji jest tak, że oceniają cię za twoje ostatnie zlecenie. Nieważne, że zrobiłeś 10 ekstra, jeżeli to ostatnie zrobisz kiepsko, to potencjalnie pracy mieć nie będziesz. I wtedy trzeba mieć tak zwane koła ratunkowe, tak zwany telefon do przyjaciela albo coś takiego, w którym wiesz, że wybrniesz tą sytuacją, że to na przykład będzie bardzo efekciarskie, ale nie masz wyjścia. To podaj przykład przynajmniej jednego twojego koła ratunkowego. Odkryj się choć troszeczkę. Koła ratunkowe. Pewnie jakieś świecenie specyficzne. No tak, generalnie tak. Generalnie światło, tak? Światło od ring flasha, który teraz może nie jest taki popularny, ale ileś lat temu to tego było mega dużo w fotografii, poprzez na przykład używanie nawet zwykłej lampy błyskowej, ale na kablu, która pozwala nam wycinać osobę z rzeczywistości. Bardzo prostą metodą i bardzo, bardzo skuteczną jest kawałek równego tła, dlatego zawsze z sobą wożę swoje tło. Ponieważ w sytuacji, kiedy wiem, że nie wiem, na przykład nie możemy wyjść, jak to mówią w Krakowie, na pole, bo jest zimno, bo pada, w domu jest po prostu tragedia, wszędzie jest wszystko pozajmowane, to wtedy mam swoje tło, które wyciągam i tą osobę wycinam z rzeczywistości. I teraz tak, wszystko to oczywiście musi jakoś współgrać z osobą, którą fotografujemy. Znaczy ja w większości swoich zdjęć preferuję światło zastane. Ale niekiedy, albo jest go bardzo mało, albo jest kiepskie, więc no tak jak wspomniałem wcześniej, no, ratuje się, na przykład mam swoje takie ulubione źródło światła, to jest taki LED. Mały LED, to jest chyba do celów stricte wideo. Kupiłem go ileś lat temu, chiński, ciągle o dziwo działa. I on ma taką fajną funkcję jak płynną regulację mocy. Dzięki temu mogę pracować na bardzo otwartych obiektywach i tylko delikatnie wprowadzać oświetlenie w taki sposób dość filmowy i to często daje ekstra efekt. A powiedz Bogdan, na swojej stronie komunikujesz, że robisz właściwie każdą fotografię około reporterską. Masz tam ślubną, eventową, portretową, fotografujesz ilustracje, fotoreportaż robisz. Dorzuciłeś do tego ostatnio też filmowanie. Ale powiedz, co jest obecnie twoją supermocą? O co najczęściej pytają klienci i czym ty się w tym momencie najlepiej czujesz? Pytanie jest takie, że jest mi trudno powiedzieć jednoznacznie, ponieważ to jest tak, że miesiąc nie jest podobny do miesiąca. W jednym miesiącu zdarza mi się prowadzić szkolenia, w innym miesiącu zdarza mi się wyjechać na plan filmowy, gdzie kręcę making of'a i na przykład raz mi się zdarzyło wyjechać na cały miesiąc na planie Disco Polo i jeździłem z całą ekipą po całej Polsce. Prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach mam takie poczucie, że już nie wystarczy mieć jedną supermoc. Jeżeli chcesz się utrzymać na tym rynku i chcesz się rozwijać, myślę, że mało kto robi tylko jedną rzecz. Znaczy, ja nie ukrywam, że to, że zacząłem filmować, wymusił na mnie rynek. W momencie, kiedy kryzys walnął w media i nagle się okazało, że tych zleceń jest dużo, dużo mniej, a w zasadzie jest ich na tyle mało, że
no nie jestem w stanie z tego się utrzymać, postanowiłem wejść w film. I to mi się wydawało tak strasznie skomplikowane i trudne i zawiłe, że gdyby mnie rynek do tego nie zmusił, bym się za to w ogóle nie zabrał. I oczywiście tym wszystkim to jest tak, że ja nie jestem zawodowym operatorem, ja nie jestem zawodowym dźwiękowcem, nie jestem zawodowym montażystą i wszystkie te rzeczy, które robię, robię jako taka jednoosobowa jednostka bojowa. Możecie zobaczyć na mojej stronie, tam jest kilka moich produkcji filmowych, ale takie są czasy. Tak samo jak prowadzę szkolenia fotograficzne i myślę, że w swoim życiu jeszcze będę musiał posiąść wiele różnych umiejętności, ale zawsze decyzja należy do nas, tak? Jeżeli zależy ci, mi zależy pracować w tej profesji, no to wiem dobrze, że muszę się rozwijać, ale to ma też swoje zalety. Dla mnie niewiarygodnym doświadczeniem jest i był ciągle montaż filmowy. To jest takie dla mnie porównywalne jak do sytuacji, kiedy po raz pierwszy byłem w łazience i rozłożyłem kuwety i pojawił się obraz fotograficzny na papierze, światłoczułem i byłem tym zafascynowany. Montaż filmowy ma w sobie coś podobnego, tak, że przyjeżdżasz z materiału, masz ileś tych wszystkich nakręconych gigabajtów i nagle musisz z tego stworzyć opowieść. I masz te wszystkie puzzle i je powoli układasz, tworzysz jakąś tam narrację i prawdę mówiąc cieszę się z tego, że zacząłem to robić, bo też to niewiarygodnie człowieka rozwija. Bardzo ładne porównanie. Podobało mi się. Bogdan, ale wróćmy jeszcze troszeczkę do twoich korzeni, powiedzmy, do początków. Jak wyglądały twoje początki właśnie? Co było twoim pierwszym zleceniem komercyjnym, czy takim po prostu, które ktoś tobie zlecił, poprosił cię o wykonanie go? Przypomnisz sobie? Powiem ci, Kuba, że to jest dość skomplikowane, ponieważ gdybym miał pomyśleć o pierwszym jakimś takim komercyjnym, to trudno jest mi powiedzieć, bo ja wylądowałem w Krakowie w momencie, kiedy zacząłem studiować w szkole filmowej w Łodzi i najpierw przez pierwszy rok pracowałem jako laborant w takim wtedy dość dużym zakładzie fotograficznym, fotoekspert na ulicy Karmelickiej. I tam przez rok wywoływałem filmy amatorskie, czarno-białe, robiłem odbitki, no ale po roku z tego zakładu wyskoczyłem i powędrowałem z ulicy do Gazety Krakowskiej, która wtedy jeszcze była na ulicy Wielopole. No i się okazało, że tak, że są otwarci, że chcą, żebym dla nich pracował. Notabene przypominam sobie, że moja pierwsza pensja wtedy to chyba było 800 zł, więc w gazecie postanowili mi dodać 500 zł, żebym przeżył ten miesiąc, bo uznali, że mogę tego miesiąca nie przeżyć. I ten pierwszy rok w gazecie był rewelacyjny. Dostałem legitymację prasową, chodziłem na koncerty, wernisaże, eventy. Po prostu byłem tym zachwycony. Tylko, że niestety w kolejnym roku się okazało, że te rzeczy się powtarzają. Już byłem mniej zachwycony. Ale w międzyczasie, jako że nie jestem z Krakowa, nie wiedziałem o tym, że nie chodzi się na Reformacką do redakcji Przekrój, ponieważ tam nic się nie dzieje. A jako że tego nie wiedziałem, więc tam sobie poszedłem zapytać się, czy są otwarci na nowego fotografa. I okazało się, że trafiłem na moment, kiedy za miesiąc gazeta miała przejść na druk offsetowy z druku zwanego Rota grawiurą. To jest taka bardzo stara technika. Ten był ten przekrój, który faktycznie wtedy się przecinało nożyczkami albo nożem. Ja, nie wiedząc, tam trafiłem. Się okazało tak, że chcą. I to był taki dla mnie moment przełomowy. Trafiłem tam na Witka Siemaszkiewicza, który był art dyrektorem. I to był moment, w którym zacząłem robić swoje bardzo autorskie projekty. I no jakby tym najważniejszym to były portrety. Jakby dostałem tam, można powiedzieć, taki monopol na wykonywanie portretów, które spowodowały to, że no odkryłem swoją drogę w tej fotografii. I wiedziałem, że reportaż oczywiście jest dla mnie jakoś tam wciągający, ale portret to jest to, co mnie kręci najbardziej. Więc pewnie nie odpowiedziałem na twoje tak pytanie tak w sposób... Odpowiedziałeś i fajnie nawiązałeś do kolejnych, także faktycznie Bogdan jest bardzo znany z portretów, pewnie wiecie, bo słuchacie tego podcastu i na pewno tak właśnie spodziewaliście się tego, że trochę o tym odpowie. Bogdan, powiedz, nawiązując właśnie do portretów, kiedy uważasz, że któryś z portretów jest jakiś dobry, wybitny, albo które pamiętasz ze swojej twórczości jakoś szczególnie? Wiesz co, Kuba, pytanie jest dość, że tak powiem, wielowątkowe. Wybierz jedno zdjęcie, proszę. Wielowątkowe.
W tym wszystkim mam duży problem, żeby wybrać jedno zdjęcie, ponieważ w dziedzinie, w której pracujemy, no to nie jest sport, gdzie jest bardzo łatwo określić, typu masz taki i taki czas do 1:10. Ja wam powiem tak, mnie to zajebiście kręci. I tak naprawdę praca dla mnie jest czymś, ja wam powiem, że ja po sesji jestem, mam takie swoje małe powiedzonko, jestem ściorany jak żaba w betoniarce. Dla mnie to jest po prostu jak narkotyk. Uwielbiam, kocham, znaczy jestem takim chyba egzemplarzem dość dziwnym, ale ja po prostu pracę uwielbiam. Uwielbiam pracować i gdybym miał powiedzieć, że powiedzmy, jest taka sytuacja, w której wygrywam 1 000 000 złotych, ja bym dalej chciał pracować. Dla mnie praca jest wartością samą w sobie i dzięki temu, że wykonuję taką pracę, poznaję ciekawych ludzi, których bym normalnie nie poznał, bo tak naprawdę mówię tu oczywiście o działce związaną z fotografią, którą wykonuję dla gazet. Jest w tym coś intrygującego, ekscytującego. Ja to po prostu kocham robić, tak po prostu zwyczajnie. I mam takie podejście, że wszystko, co robisz, powinieneś robić najlepiej, jak potrafisz. Ja w swoim życiu naprawdę robiłem wiele rzeczy. Myłem okna, remontowałem mieszkania, malowałem mieszkania, sprzątałem wagony, myłem spalinowozy, ale zawsze miałem takie podejście, że wszystko, co robisz, rób najlepiej, jak potrafisz, dla szacunku dla samego siebie. I powiem wam tak, odpowiem paradoksalnie na to pytanie tak inaczej, że do każdego zdjęcia staram się podchodzić bardzo poważnie i niekiedy jest tak, że wiem, że zrobiłem je tylko okej, ale wiem, że włożyłem w to tyle energii, ile potrafiłem. Nie zawsze jest tak, że to wszystko ode mnie zależy, bo trafiamy do jakiejś osoby i możemy trafić na sytuację, kiedy ktoś wstał lewą ręką, nie wiem, jest zabiegany, miał jakąś awanturę. I się okazuje, że no, coś się nie udaje, że nic z tego nie wyniknie. Znaczy ja myślę, że taką sytuacją, którą cudownie opisał Kuba Dąbrowski swego czasu w Stopklatce, jeszcze w Przekroju, która jakby pokazuje to, że w tym zawodzie jest trudno pewne rzeczy przewidzieć, ale trzeba być zawsze gotowym. Jest sytuacja, kiedy fotografowałem Lema. Ja sobie siedziałem z dziennikarzem przez chyba 1,5 godziny i oczywiście pan Lem miał pełne zrozumienie, że dziennikarz potrzebuje 1,5 godziny, żeby z tego był sensowny wywiad. Ja tam sobie wcześniej ustawiłem już sprzęt, ustawiłem taką, znaczy właśnie było, byliśmy u niego w domu, olbrzymia biblioteka, mnóstwo wokół rzeczy w tle, co mi w ogóle nie pasowało, więc postanowiłem to zrobić w ten sposób, że postawiłem lampę studyjną, na którą założyłem tak zwany kubełek. Bardzo ostre światło. Postanowiłem go w ogóle wyciąć z tej rzeczywistości. Robiłem to wtedy takim aparatem Roliflex 66 na negatywy 120, czyli szerokie. Użyłem tam bardzo nisko czułego specjalnie negatywu i tak naświetliłem to, żeby w ogóle wycięło tło. Jakbym miał czarne tło za nim. Mimo tego, że siedzieliśmy wśród książek, kwiatów. Reasumując, pan Lemusz był bardzo zmęczony po tym wywiadzie, że miał tego serdecznie dość i jeszcze ja tu na jego czyham i się na jego miło uśmiecham i reasumując stwierdził, że on już tego nie chce, że on już jest zmęczony i ma tego dość. Mi się zapaliła lampka krężel. Jak tego zdjęcia nie zrobisz, no to kiepsko, po to tu cię wysłali i w akcie desperacji, prawdę mówiąc, pewnie większość z was nie wie, jak się pracuje na średnim formacie. To nie jest sytuacja, kiedy mamy mały obrazek i odpalamy na przykład 12 klatek na sekundę, tylko musimy ten aparat wziąć do ręki, on jest ciężki, jest przewijanie negatywu, to wszystko totalnie manualnie. Udało mi się zrobić 2 klatki. Prawdę mówiąc, było to, nie wiem, czy to nie była taka sytuacja, w której już przekroczyłem w pewną granicę, ponieważ on był zmęczony, ja byłem zdesperowany. Oczywiście to jest tak, że ja byłem w pełni przygotowany. Ja wiedziałem, że potencjalnie to może bardzo krótko trwać, ale jest takie sławne zdjęcie Churchilla z takim groźnym wyrazem twarzy. Czytałem, jak to zdjęcie powstało, że ponoć fotograf, który robił to zdjęcie, wyciągnął Churchillowi jego cygaro z ust i on był tak zdziwiony, że ktoś coś takiego zrobił, a on wtedy zrobił zdjęcie. Więc to była taka sytuacja, w której z jednej strony technicznie byłem totalnie przygotowany, zdesperowany, oczywiście wszystko było przygotowane i z tych 2 klatek wyszła 1 klatka, która wyszła no, rewelacyjnie. To zdjęcie tak naprawdę nie miało prawa powstać. Wszystko na to wskazywało, że nie ma na to czasu, nie ma energii, nie ma współpracy, no ale wyszło, ale to nie powinno wyjść.
To jest faktycznie zdjęcie ikona, którą pewnie wydębię od Bogdana, żeby móc pokazać w tym materiale. Piękne zdjęcie. Bogdan, kiedyś dwuobiektowy Rolleiflex, a teraz czym pracujesz? Fotografując i filmując. Czy masz ten sam sprzęt do filmu i fotografii? Jak to u ciebie jest? No tak. Rolleiflexem nie fotografuję. Mam go ciągle. To mi bardzo, bardzo żałuję. Ale ja myślę, że to jakby ten czas minął. Pewnie jak wszyscy fotografuję lustrzankami. Ale w tym wszystkim, żeby nadać swojego rysu, każdy z nas powinien znaleźć swój obiektyw, bo tak naprawdę obiektyw jest przedłużeniem naszego oka, naszej wyobraźni i w większości zdjęć używam dwóch ogniskowych. To jest 35 i 50. I prawdę mówiąc, więcej obiektywów nie potrzebuję. No ale jako, że jestem oczywiście fotografem zawodowym i jeżeli jeżdżę na plany filmowe, no to potrzebuję różnych ogniskowych. Znaczy celowo tutaj nie mówię o aparatach, bo tak naprawdę aparaty zmieniamy co kilka lat w obecnym trybie technologicznym, ponieważ po 3 latach się okazuje, że nasz aparat już jest przestarzały, już tak dobrze, nie wiem, już nie ma takich parametrów technicznych, że aparat, jego następca na wyższych czułościach jeszcze mniej szumi. Dlatego rzeczą, która dla mnie jest stałą, są obiektywy. Obiektywy i mam na przykład moją 50-1.4, którą mam chyba już 20 lat. I prawdę mówiąc, no, nie widzę powodu, żebym miał ją wymieniać. Wczoraj nawet kolega miał 50-1.4 Sigmy, która jest chyba 3 razy większa od mojej 50. Byłem ciekawy, jak to pracuje. I szczerze mówiąc, trochę byłem zawiedziony tą Sigmą 1.4, bo no właśnie oczekiwałem, że coś zobaczę takiego optycznego, co mnie totalnie zakręci. Natomiast jestem trochę chyba uzależniony od obiektywu 35-1.4 Art Sigmy. To jest obiekt, który jak kupiłem, to chyba go nie zdjąłem przez pierwsze 2 miesiące z aparatu. Nie wiem, czy Kuba miałeś możliwość używania go? Miałem możliwość, ale nie mam go. Tak, to jest obiektyw, na którego nie miałem pieniędzy. Wziąłem kredyt, bo stwierdziłem, że muszę go mieć. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, bo to brzmi jakbym trochę był jakimś narkomanem optycznym. Jestem daleki naprawdę od czegoś takiego jak sprzętologia. Jest taki odłam fotografii, w tym głównie się specjalizują faceci. Wiesz, jak nie kupię tego obiektywu, to nie będę robił zdjęć. Wiesz, bez tego obiektywu to nic nie wyjdzie, nie? No wiesz, bo ta rozdzielczość, kumasz, no nie? Te parametry i wiesz, i ta aberracja, no wiesz o co chodzi, nie? Nie, nie, bez tego obiektywu to nawet nie ma sensu cokolwiek robić, Kuba. Rozumiesz to, nie? Bo nie wyjdzie. No. Czyli zwyczajny onanizm sprzętowy. Prawda. Ja wiem, że teraz to zabrzmi jak kryptoreklama. I to nie jest oczywiście tak, że ten obiektyw zrobi za ciebie zdjęcie, no natomiast strasznie pomaga, strasznie pomaga. Nie dość tego, że jest bardzo jasny, czyli jesteś w stanie robić w sytuacjach, w których normalnie obraz byłby cały zszejkowany, bo byłyby za długie czasy naświetlania, plus plastykę, którą ma. Nie zwróć swoich pieniędzy. No jestem po prostu nim oczarowany, jestem nim oczarowany i używam go bardzo często. A jak jest z filmowaniem? Wiem, że ostatnio mocno siedzisz w tym temacie. I czym się dokładnie zajmujesz w tym temacie właśnie? Na czym polega twoje filmowanie? Jak to wygląda u ciebie? Tak, filmowanie. Filmowanie to jest osobna bajka. Powiem wam, że pierwszym takim poważnym zleceniem, na które zostałem wysłany, to był film Watacha w Bieszczady. Dostałem telefon o godzinie 12, to był poniedziałek. Czy nie mógłbym przyjechać tego samego dnia w Bieszczady o godzinie 22 i pracować od kolejnego dnia, bo im ktoś się, że tak powiem, wykrzaczył. Nie wiem, zachorował, no w końcu nie ma go. Moje doświadczenie wtedy było dość niewielkie, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o filmowanie, ale pomyślałem sobie tak, że w zasadzie oni bardziej ryzykują niż ja. Natomiast pojechałem tam i na początku jako fotograf robiłem mnóstwo tak zwanych statycznych kadrów, czyli jak w fotografii, wyszukiwałem sobie kadr, ustawiałem na statywie i sobie kręciłem. No ale bardzo szybko zrozumiałem, że niestety trudno z takiego materiału jest zbudować making of, bo oczywiście są takie filmy, mówimy tu o fabułach, w których operator, reżyser decydują się na statyki, tak zwane statyczne kadry. W making ofie pokazujemy kuchnię filmową, tak naprawdę pokazujemy o tym, jak powstaje film, więc potem odkryłem, że należy tym aparatem ruszać. Mówię celowo ruszać, bo znowu zafascynowałem się ruchem
i przebiegłem w drugą stronę. I prawdę mówiąc, dopiero po pół roku zacząłem rozumieć, że są kadry, w których ten aparat musi stać, są kadry, kiedy ten aparat powinien pójść za postacią i dodać dynamiki. Powiem wam tak, że w momencie, kiedy jeszcze nie robiłem filmów, kadrowałem po prostu rzeczywistość i patrzyłem, co się da skadrować, co jest fotogeniczne, co nie, a teraz coraz częściej widzę w ten sposób, że już myślę, aha, tu bym zrobił kontrplan, tu bym zrobił najazd, tu bym zrobił master. Jakby w mojej głowie się pojawiła kolejna narracja, w której rzeczywistość zaczynam traktować jako potencjalny obiekt do sfilmowania, jakby się uruchomiła ta taka dodatkowa klapka, która pozwala mi myśleć obrazem ruchomym. Czy tą przygodę z filmem zacząłeś jako fotosista i właśnie w ten sposób wszedłeś w to? Nie. To tak nie było. No to jak już wspomniałem wcześniej, postanowiłem wejść w tą branżę z powodu tego, że jako fotograf miałem mało pracy i odkryłem, że jeżeli rozszerzę swoją ofertę, to będę mógł dalej pracować obrazem, gdyż nie chciałem zostać agentem ubezpieczeniowym, bo takie oczywiście opcje były, a uznałem, że na budowie po 2 godzinach może mnie zwieść pogotowie, tak, bo jednak jak człowiek fizycznie nie pracuje, to może się zdziwić. I stwierdziłem, że postawię wszystko na jedną kartę i że dam radę, ponieważ nie mam wyjścia. Ale wam powiem, że takie sytuacje, kiedy nie ma wyjścia, są paradoksalnie doskonałe, ponieważ wtedy się nie zastanawiamy nad tym, czy damy radę, czy nie, tylko wiemy, że musimy to po prostu zrobić. Znaczy ja sobie nie wyobrażałem, że będę robił coś innego i uznałem, że obraz ruchomy jest czymś, co jestem w stanie ogarnąć. No chwila, ale to pewnie nie było tak, że przechodziłeś się karmelicką, zobaczyłeś, jest plan zdjęciowy, o, to ja będę wam robił tutaj, kurczę, making of. Tylko kogoś jednak znałeś. Jak się zdobywa zlecenie jako ktoś pracujący przy filmie właśnie, czy na backstage'u, czy właśnie, czy jako fotosista, czy jako making ofowiec? Więc powiem wam tak, w tych branżach w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wskoczył sobie z ulicy. W tych branżach, że ja się nie spotkałem, nikt się nie ogłasza, ale to w zasadzie ani się nie szuka scenografa z łapanki, ani operatora, tym bardziej reżysera. No to jest trochę tak, że trzeba jakby wejść w to środowisko i znać właściwych ludzi, tak zwany marketing szeptany. Najlepiej znać po prostu producenta, który rozdziela i który de facto zatrudnia ludzi. Przy czym powiem wam, że praca na planie filmowym, no to jest trudny kawałek chleba. To jest 12 godzin na planie. Mój pierwszy plan to była Wataha, gdzie trafiliśmy na 10 dni deszczu. Lało od rana do wieczora. Zdjęcia były kręcone w takim wąwozie. Pod koniec dnia wyglądaliśmy jak takie ludki barbapapowe, obklejeni błotem. Technika zaczęła szwankować z powodu tego, że była taka wilgoć. Nagle się okazało, że jakieś tam transfery nie zaczęły chodzić. Wracając do hotelu, przez godzinę trzeba było zdrapywać z siebie błoto. To oczywiście było takie dość skrajne doświadczenie. Plan filmowy wymaga dużej czujności. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu, że nie realizujemy tam swojego prywatnego filmu, ale jesteśmy tam po to, żeby nakręcić film, jak inni pracują, więc nie możemy im przeszkadzać. Ja powiem tak, nie każdy do tej pracy się nadaje, bo z jednej strony to jest kawał ciężkiej roboty, 12 godzin na planie, z drugiej strony wymaga to pewnych umiejętności dopasowania się do różnych osobowości, a na planie filmowym jest spora liczba osób o bardzo wysokim ego, no i trzeba umieć sobie z tym poradzić, żeby z takiego planu, po prostu mówiąc, nie wyskoczyć. Mhm. A ile zwykle dni zdjęciowych jest przewidzianych właśnie na poszczególne, czy to na jakąś reklamę, czy na serial, czy na film długometrażowy? Z czym się spotkałeś i na jak długo właśnie się jedzie na taki plan? Zacznę od reklamy. Reklamy przeważnie kręci się dzień, dwa, trzy i wtedy przeważnie jest tak, że osoba, która kręci making-offa, jest przez cały czas, bo to jest dość krótka jednostka czasowa. Z jednej strony jest trudno przewidzieć, jest oczywiście scenariusz, tak? I widzimy, że tu będą takie sceny, tu będą takie sceny, no tylko, że nie można na przykład filmu zapełnić samymi scenami akcji, tak? Bo to będzie zbyt monotonne. Tylko przy reklamach przeważnie jest tak, że osoba, która tym się zajmuje, jest przez cały okres. Jeżeli chodzi o filmy fabularne czy seriale, no tam są dni wybierane.
No bo jeżeli mamy dni, które są nagrywane, no bo jak pewnie podejrzewacie, to nie jest tak, że film jest skręcony w sensie liniowym, od pierwszej sceny do ostatniej. Film jest skręcony w ten sposób, że jeżeli w danej lokacji występują sceny z pierwszego odcinka, z piątego, dziesiątego i piętnastego, to oni to wszystko nagrywają w jeden dzień, żeby już tam nie wracać. Jest to po prostu prostsze, tańsze. Więc przeważnie jest tak, że przegląda się scenariusz i ogląda się sceny, w których no, dzieje się coś potencjalnego, wizualnego. Nie ma sensu wybierać dni, kiedy są tak zwane gadające głowy, bo to będzie nudne i nikt tego za bardzo nie będzie oglądał, gdyż taki making of trochę przypomina teledysk. I przeważnie przy filmie fabularnym to jest około 10 do 15 dni na planie. To jest taka średnia. Dobrze, a jak długo się później to montuje? I czy ty jesteś odpowiedzialny właśnie też za montaż? No więc tak, przy takich produkcjach, gdzie ja kręcę making of'a, oprócz tego robimy wywiady z aktorami, z ekipą, jeszcze jest obrazek z kamery, to już jest potężny materiał i czymś takim zajmuje się już zawodowiec, montażysta. Ja bym tego się w ogóle nie podjął, bo ja oczywiście mogę zmontować materiał, który sam kręcę i potem z tego wychodzi efekt finalny typu 3 minuty. Taki making of, znaczy trudno nazwać to w ogóle making of, bo to są tak naprawdę materiały promocyjne, które są normalnie emitowane w telewizji, które trwa około 15 minut. Ja bym tego się po prostu zwyczajnie mówiąc nie podjął. To jest zupełnie osobna działka, osoby, które tym się zajmują, robią tylko to i nic więcej. To powiedz mi, czy to jest po prostu nowe wyzwanie, czy sposób na nudę, albo źródło dochodu nowego? Już coś wspomniałeś, powiedz to. Mówisz, Kuba, o filmie, tak? O filmie. O filmie. Wiesz co, Kuba, ja ci powiem tak, że... No bo masz z tego też trochę... Znaczy tak, wszystko co... Zabawy i nowych doświadczeń. Wszystko co robię zawodowo, no jest siłą rzeczy jest związane z tym, że dostaję za to profity, ale powiem wam w ten sposób, gdyby chcieć to przeliczać stricte na finanse, to nie jest profesja, którą się robi w kategoriach, że sobie to przeliczasz na godziny, bo ilość czasu, energii, emocji, które musisz poświęcić, czy zainwestować w sprzęt, nijak się ma do tego, ile człowiek zarabia. No, chyba, że ktoś wchodzi w branżę reklamową, no i tam faktycznie te stawki są już zupełnie inne. Przy fabułach czy przy serialach z jednej strony jest ten aspekt związany z tym, że człowieka często nie ma w domu. Jeżeli, nie wiem, macie dzieci, rodzinę, no to może być to męczące, bo nagle się okazuje, że przez miesiąc znikasz co kilka dni na 2-3 dni. Jesteś w trasie, wyjeżdżasz, wracasz, jesteś zmęczony. Ja myślę, że ludzie, którzy to robią, po prostu lubią to robić. I to jest rzecz podstawowa. Jeżeli ciebie to nie kręci, to naprawdę można, myślę, że więcej zarobić, będąc kelnerem z napiwków. Może jest to mniej ekscytujące, ale bardziej przewidywalne finansowo. Mhm. Ale powiedz jeszcze, pod marką Boom Tarara prowadzisz też szkolenie fotograficzne z portretu razem z Markiem Szczepańskim. Jak często i jak to działa w waszym duecie? Znaczy w naszym duecie tak to działa, że wymyśliliśmy sobie, że możemy jeździć po całym kraju i robić szkolenia. Ale jest mały problem. Znaczy, mamy produkt, wiemy jak to robić, ale niestety żaden z nas za bardzo nie posiada narzędzi marketingowych i w zasadzie każdy działa na własną rękę. Mamy wspólną stronę, wspólną ofertę i tak z Markiem ustaliliśmy, że on mieszka w Warszawie, więc on bierze północ Polski, a ja południe Polski, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Ale całkiem fajnie na stronie to wygląda. Macie dwa pakiety, widzę, tak, dla tak, bardziej tak, zaawansowanych, tak. Mniej zaawansowanych. Więc ja wam powiem tak, uwielbiam to robić. Uwielbiam to robić, naprawdę jest to fajna sprawa spotykać ludzi, którzy tym się fascynują, którzy są na różnym etapie. Jest to duża przyjemność komuś powiedzieć, naprawdę, niekiedy to jest kwestia kilku zdań, żeby kogoś nakierować i powiedzieć, rób to albo nie rób tamtego. I mam dużą przyjemność jeżdżenia, bo jeżdżę do Poznania, do Kolegium Da Vinci, tam jest takie studium podyplomowe, gdzie są ludzie, którzy już mają swoją pracę, swoje życie, ale zawsze w nich drzema pasja fotografii i nagle chcą tą pasję wzmocnić. Oni nie będą w większości fotografami zawodowymi i mam dużą przyjemność oglądania ich prac, zadawania im prac domowych i trochę jakbym ich formował.
Oczywiście zawsze jest tak, że w takiej grupie 10-15 osób są na przykład 3 osoby, które jest ekstra, kiedy czujesz, że w nich ten wiatr jest większy, myślę tutaj o pasji, w innych jest mniejszy, ale tak czy inaczej, mając tak duże doświadczenie, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, że mogę komuś pomóc, ale to też jest tak, że ja oglądając cudze prace również tym się inspiruję, więc to nie jest takie jednostronne. Fajnie jest spotykać ludzi, którzy mają pasję, tak w ogóle. Zejdźmy w takim razie trochę bardziej na ziemię. Powiedz mi, co jest głównym źródłem dochodu twoim w 2019 roku? Jak się to rozkłada u ciebie? W 2019 on się dopiero zaczął. Wiem. Więc ja ci powiem, dobrze, tak, podsumuj w takim razie 2018. Więc ja ci powiem tak, jakkolwiek to zabrzmi, nie zabrzmi to za bardzo marketingowo, uważam, że pracuję w takiej branży bardzo czarodziejskiej. Bardzo czarodziejskiej i w zasadzie, znaczy myśląc tutaj czarodziejskiej, myślę nieprzewidywalnej. Tak, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Powiem wam tak, że ja przez 15 lat byłem fotografem etatowym w przekroju, gdzie miałem stałą pensję, zlecenia, ubezpieczenie, wakacje, L4. No od 9 lat pracuję już jako wolny strzelec. No i efekt tego jest taki, że niestety mam oczywiście pewne stałe rzeczy. Na przykład taką stałą rzeczą jest, że jeżdżę na festiwal wokalistów jazzowych do Żor, gdzie produkuję dla nich zdjęcia i film. Że jeżdżę do Poznania i tam prowadzę wykłady. Cała reszta niestety jest dość bajkowa. I niekiedy aż się dziwię, że znowu się udało przeżyć kolejny rok. Pewnie powinienem mówić coś innego, że jest w ogóle ekstra, że w ogóle rewelacyjnie. No niestety nie. Niestety nie, ale już trochę do tego, że tak powiem, przystosowałem i wiem, że tak to po prostu wygląda. Także są miesiące, które są ekstra i wtedy należy coś odłożyć, ponieważ nie wiesz, co będzie za miesiąc. Trzeba na przykład zainwestować w sprzęt, jeżeli masz jakiś naddatek, a nie wydawać go na przyjemności, ponieważ teraz masz ten naddatek i to jest dobry moment, żeby na przykład wymienić komputer na nowy, bo ten ma już 7 lat i może ci się zepsuć i nie będziesz miał na czym pracować. To powiedz mi, jak radzisz sobie z marketingiem? W ogóle działasz w jakichś kanałach i gdzieś się reklamujesz? Czy masz jakieś takie miejsce, nad którym się bardzo skupiasz i które uważasz, że działa? Akurat nie z Kubą rozmawialiśmy na ten temat przed wywiadem. Ja jestem zwolennikiem, że tak mi się wydaje w każdym razie, że największą siłę ma marketing szeptany. Oczywiście mam swój profil na LinkedInie, mam swoją stronę, natomiast większość zleceń, które dostaję, a w zasadzie wszystkie, polegają na tym, że ktoś już ze mną pracował, ktoś mnie komuś polecił i jestem dość, prawdę mówiąc, sceptyczny do portali, w których, znaczy moja sceptyka nie polega na tym, żeby tam w ogóle posiadać swój profil, bo oczywiście posiadam go, uważam, że każdy z nas go powinien, jeżeli jest zawodowym fotografem, posiadać, żeby potencjalna osoba miała do nas w ogóle dostęp, ale prawdę mówiąc, no u mnie tak to wygląda, że może miałem 2 zlecenia, które udało mi się dostać, jakby ktoś do mnie zadzwonił, bo widział moje zdjęcia na Facebooku, ale niestety nie posiadam takich chyba zdolności, albo nie wiem, jak to do końca zrobić, gdyż jestem może już po prostu za stary, bo jak obserwuję ludzi dużo młodszych, którzy mają lat 25, no dla nich to jest jak gdyby centrum życia. No dla mnie to są platformy użytkowe i może w tym polega ten cały problem. Natomiast powiem wam jedną rzecz. Odkryłem siłę wizytówek. Powiem wam, że jest to dość archaiczne narzędzie. Oczywiście wizytówka nie powinna być byle jaka. Wizytówka powinna być wyjątkowa, żeby ten ktoś ją zapamiętał. I wręczając komuś taki ten mały kartonik, naprawdę on ma o wiele większą trwałość niż wysyłanie komuś SMS-ika z telefonem. I mam poczucie, że warto posiadać wizytówki. No, bardzo fajna rada, dzięki za nią. A co byś jeszcze powiedział osobom dużo młodszym, wchodzącym właśnie w ten zawód? Zawód fotografa. O, w tym momencie właśnie Bogdan wyciąga wizytówkę i pokazuje mi. No, jest łysa głowa. Oj tam, oj tam. To jest coś.
Bardzo fajne. Prostota. Dobrze, wracając w takim razie do pytania. Patrzę cały czas na wizytówkę i postaram się zadać to pytanie. W jaki sposób możesz, co możesz poradzić osobom, które wchodzą w ten zawód? Jak spróbować się wyróżnić, jak nie zginąć w gąszczu konkurencji? Bo tak jak nawet wspominałeś przed rozmową, fotografów jest naprawdę dużo, filmowców też, więc jaka jest twoja rada? No tak, jaka jest moja rada? Znaczy ja myślę, że to wszystko zależy od tego, co zamierzamy robić. I warto według mnie się ukierunkować na daną dziedzinę. Ale moja rada brzmi tak, rób to, co cię kręci. Ja na przykład bym nie przyjął zlecenia na fotografię kulinarną. Mam kolegę, który to robi wyśmienicie, robi to od wielu lat i wiem, że ja bym to zrobił co najwyżej poprawnie. On zrobi to ekstra. Nie przyjąłbym zlecenia na fotografię sportową. Pewnie bym to zrobił, ale wiem, że są ludzie, którzy robią to ekstra. Więc rób to, co cię kręci. To, gdzie czujesz, że się spełniasz, że twoja krew szybciej krąży i daje ci to przyjemność. Według mnie dzięki temu masz szansę się wyróżnić. I jedna rzecz jest ważna. Praca, praca, praca. Talent naprawdę w tym wszystkim to jest 10-20%. Jeżeli masz talent i nie będziesz pracował, to oczywiście na pewnym etapie coś osiągniesz. Oraz jeszcze jeden czynnik, nie poddawać się. Potencjalnie wiele razy ktoś ci powie coś niefajnego, twoje prace się mogą podobać, albo na przykład jakąś robotę spieprzysz, to też się zdarza w życiu zawodowym, ale pamiętajcie o jedno, ważne, żeby z tego wysunąć wnioski i tego nie zrobić po raz kolejny. Pamiętajcie, taki się nie urodził, co wszystkim dogodził. Wasze zdjęcia pokazywane iluś osobom będą odbierane w różny sposób. Nie ma czegoś takiego, że zrobicie zdjęcie uniwersalne. Zdjęcie, które się będzie podobało w cudzysłowie twojej cioci, może być cudowną fotografią, ale jej wartość będzie stricte emocjonalna i bądźcie uczciwi względem siebie. To też jest dość ważne, żeby to, co robicie, żeby bez sensu nie bić piany wokół tego, co robimy, bo ta uczciwość może spowodować to, że dalej zajdziecie niż, że tak powiem, utoniecie w splendorze i zachwycie nad tym, że nałożyliście kolejny filtr na Instagramie. Ogień, jak widzisz siebie za 5 lat? Tutaj pojechałeś grubo. To patrzył w sufit, to patrzył przed siebie. Tak, tutaj pojechałeś, czekamy na odpowiedź. Tutaj pojechałeś grubo. Tak, ja myślę, że przez ten czas potencjalnie będę musiał, znaczy musiał, tak naprawdę ja się z tego cieszę, że żyjemy w takich czasach, w których ciągle się musimy rozwijać. Ja powiem tak, ja w zasadzie nie jestem w ogóle zainteresowany emeryturą, ja bym chciał pracować całe życie. Mnie w ogóle nie interesuje taka sytuacja, w której nagle przestaję pracować i co? Więc za 5 lat mam taką cichą nadzieję i wszystko w tym kierunku robię, że dalej będę pracował i że może na przykład moim kolejnym krokiem będzie to, że posiądę umiejętność filmowania dronem. Może tak być, może tak nie być, ale wiem jedno, że całe moje życie zawodowe to będzie tak naprawdę praca i otwieranie się na nowe rzeczy i uczenie się. Ale dzięki temu, że się cały czas uczymy, mamy szansę nie dostać Alzheimera. I to jest pozytywne. Jakie są twoje najbliższe plany? Tak, jutro właśnie wyjeżdżam z synem na narty do Jeleśni. Super, zazdroszczę, bo w Krakowie śniegu nie ma, także tak. Trzeba jechać w góry. I powiedz jeszcze, w jaki sposób się można z tobą skontaktować? Które kanały, powiedzmy, internetowe u ciebie działają? Można wejść na mojego Facebooka, można wejść na moją stronę bogdankrezel.com, można wejść na LinkedIna. Znaczy jestem bardzo obecny, jakby jeżeli ktoś szuka jakiegoś kontaktu, to wystarczy wpisać moje nazwisko i potencjalnie na pierwszej stronie przeglądarki wyskoczy moja strona, gdzie oczywiście serdecznie zapraszam do przejrzenia moich prac. O, jak najbardziej. Jak tylko pozwolisz, to podlinkuję kilka przynajmniej, wezmę. Ekstra. A w tym momencie bardzo serdecznie ci dziękuję za poświęcony czas. Dzięki, Bogdan. Dzięki. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.